Teoretycznie, jak mamy tu jakąś widownię, czyli was, mam tutaj jakiś tych widzów, to możemy iść na Walkirię w Muspelheimie. Nie wiem, jakie są opinie was? Czy chcecie Walkirię, czy idziemy na ten? Czy idziemy na Muspelheim? Znaczy na Muspelheimie na szczycie jest Walkiria. Czy idziemy do Nimfheimu i zbieramy, walczymy ze zwykłymi mobkami i zbieramy ten, te echa mgły. Ale to będzie nudne akurat. Wiecie, to będą ci sami przeciwnicy. Synek07 mi napisał. Na nowej grze plus jest po prostu trudniej, czy jest też jakiś inny zawartość. A, dobra, to jest pytanie do materii 1.1.3.8. Synek07 napisał Walkirię. Także no chyba muszę spełnić prośbę. Idziemy na Walkirię. Teoretycznie to by się. To by było dobry pomysł, bo jak pokonamy tą Walkirię na szczycie Muspelheimu, z tego co słyszałem, odblokuje się inny ciąg wyzwań na tamtej właśnie na Muspelheimie. I to by był dobry argument, bo tam przyda mi się ten te cały asertyment, który tam się dropi właśnie w Muspelheimie na szczycie. Do ulepszania ekwipunku, choćby nawet do wytwarzania tych rzadkich, najmocniejszych ataków runicznych, które możemy wytworzyć u kowali. No tutaj tak to nie idzie, nie idę do kowali, bo w ogóle tak się wypstrykam ze srebra. To jest dramat. Zapomniałeś o skrócie? A, skrót. A, dobrze, że nam ten Atreus podpowiedział. Odblokowaliśmy te bramy szybkie podróży. Kiedyś może to sprawdzę, właśnie. Dobrze powiedziałeś, synek, tylko jak ja to przejdę. A to jeszcze może trochę potrwać. To może trochę potrwać. Ciekawe jak ta Walkiria nam pójdzie. Dobra, mamy arenę szóstą. Tam na arenie szóstej jest, jest przejście na górę. I tam powinna być ta Walkiria. Oczywiście już ją widzieliście, czy tam widziałeś ją, synek. Byliśmy na szczycie, jak przechodziliśmy właśnie te wyzwania. Ona tam była, tam z dwa, czy tam trzy razy chyba z nią zwalczyłem. Dostałem w pierdol, bo ona napierdalała tą... A, bo ty mówiłeś, zwróciłeś uwagę, że ona napieprza ogniem. Że ty ją nawet widziałeś. O, akurat jest przejście nawet przy samej Walkirii. A to nam się przyfuksło. Nam się też przyfuksło w takim fakcie, że mamy wszystkie runy. Mamy i furię spartańskiego szału na maksa i mamy jakiś atak runiczny, także jesteśmy dosłownie do kokrzeni, o Jezu, na maksa i mamy siódmy poziom postaci. Nie, plecy swędzą, także możemy się bawić. Synek07, Tia, ale z amuletem może będzie lepiej. No, Materii mówił, że właśnie jak w odpowiednim momencie zrobimy unik, to to spowalnia przeciwników. Ja jeszcze sobie na spokojnie teraz przeczytam jeszcze opis tego amuletu. Sprawia, że uniki wykonywane w ostatniej chwili aktywują zwichrowanie czasu, które niosą spowalnia pobliskich wrogów. Wydłuża działanie zwichrowania czasu. W ostatniej chwili. Materii mówił, że to ludzie używają na Walkirię. A co mi się tak plecy kurwa dzisiaj boją? Pewnie dlatego, że tak gorąco tutaj w tym Muspelheimie. Dobra, spróbujmy w takim bądź razie. Dobra. O, ma niebieski pasek. To jest do garnięcia. Wow. Gotowy. Dobra. Dobra. Wow. Zabrała mi tak życie. Dobra, uczymy się ataków. Dobra. Dwa razy atakuje. Oczywiście zasrana Valhalla. Przecież bez tego nie byłoby zabawy. O, ma znowu ten potężny atak. Ale mamy większą arenę. Także mamy przewagę trochę nad tą zdzirą. Dobra, weź ostrza. Bo tutaj mamy dwa ataki runiczne. Uwaga. Dobra, i teraz atak. Dobra, ładnie. Wycofaj się. Dobra. Dobra, atak kolejny runiczny. Dobra, spokojnie. Mamy znowu ataki runiczne tutaj na
Lewiatanie. Spokojnie, spokojnie. Znowu Valhalla. Dobra, teraz atak runiczny. Pięknie. Dobra. Nie sięgnie nas tymi atakami. Dobra. Fuck. Dobra, dużo życia nie straciłem. O nie! Dobra, ładnie, atakują. Pięknie. Aj ty, szmato. Uwaga. Dobra, nie sięgła. Zmień na ostrza. Spokojnie. Dobra, runiczny atak. Pięknie. Dobra, coś łatwo idzie. O nie, tylko nie Valhalla. Aj, ma mnie. Kurwa, straciłem cały pasek szałów. Aj, trafiła mnie, dobra. No i tak nieźle nam poszło. I dużo ater... Czekaj, bo ja nie przeczytałem. Coś tam myślę, że ale nie przeczytałem. Po unikach rzeczywiście jest spowolniona. No to faktycznie, bo coraz łatwiej na te uniki idą. I duża arena jest o wiele bardziej komfortowo. No właśnie, tylko że teraz tą złapała nas tą Valhallą. Ale tutaj na Valhalle trzeba poczekać dosłownie chwilę, zanim się zrobi unik. Dobra. 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 Ojej, ojej, ojej. Chyba to jest pasek życia. Muszę uważać. Muszę uważać na tą Valhallę. Ej, ja, ma mnie! Kurwa, mać! No niewiele brakowało. Okropnie, jak nienawidzę tej Valhally całej. No niewiele brakowało. Już nie widzę, że nie miałem tak dużo problemów jak z innymi Valkyriami. Ale te jej wykończenia są... Dobrze szło, te jej wykończenia są okropne. Muszę się nauczyć, tylko widzę na tą Valhallę całą. Czy ja tak z powietrza, który jest z drugiej strony bardzo irytujący, mnie wkurwia. Ale mi się wydaje, że jeszcze się szybko zemszczę na niej. Dobra. Dobra, tak mieliśmy na wejściu. Wycofajmy się. Musimy ćwiczyć uniki na Valhalli. Czyli na tym ataku. Dobra. Dobra, teraz. Kolejny atak uniczny. A, ładnie. Ojej. A, nie sięgnęła, dobra. A, ładnie, dobra, jedziemy ją. Do widzenia, pani. Dobra, spokojnie. Ładnie, nie sięgnęła mnie, dobra. Dobra, zmiana. Dobra, zmiana na topór. Ojej, ojej. O! Dobra, jedziesz ją. Fuck! Aj! A, nie trafiła. Dobra, ładnie. Nabierz ją. Dobra, ładnie. Dobra, runisz atak. Nie, tylko nie Valhalla. A, ładnie trafiła, ale myślałem, że... Patrzcie, jak ją zwolniło! W ostatnim momencie. Dobra, ładnie. Kurwa, tylko nie Valhalla! Ładnie. Chyba zmień na ostrza.
Dobra, ładnie i teraz jedziemy rynicznym atakiem. Pięknie. No a tym to możesz sobie wysrać się teraz na tej arenie. Tylko nie Valhalla. Aj, nie pykło ci. Dobra, ładnie. Dobra, uważajmy. O, pięknie. Dobra, zmień na topór. Dobra, spokojnie. Dobra, runiczny atak. Dobra, spokojnie. Ojej, dobra, możemy teraz. Dobra, spowolniliśmy jej ruchy. Dobra, myślę, że to dobry teraz pora, żeby atakować Furią Kratosa. Dobra, dawaj kruki teraz. Dobra, spokojnie. Dawaj ostrza. Kurwa, tylko nie Valhalla. Dobra, ładnie. Teraz to masz zemstę za tą zastraną Valharę. Zdziro. Dobra, spokojnie. Dobra. Ojej, 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 ojej. Ale mnie pizgła. Dobra. Dobra, ładnie. Spowolniło ją. Jest! Do widzenia, ździrze! Nara! Na! Pięknie! O. Wolność! Tak, zgadza się. Jesteś wolna. Zniszczyłeś moją materialną postać. Mogę jedynie ci podziękować. To chyba wystarczy. Wdzięcznością nie zapłacisz za naostrzenie broni. Valhalla czeka. Żegnajcie. Okej, możemy wziąć chem, ale tutaj mi coś napisaliście. Dobrze szło. Syn materii 1138. W New Game Plus przeciwnicy zaczynają z większym levelem, w zależności od tego, jak poziom trudności wybierzesz. Plus masz nowy sprzęt i ulepszony stary. Dawido 888. Siemano, jak mija wieczór? A bardzo dobrze, pokonaliśmy ładnie w dosyć efektywnym stylu Valhalla, na najcięższym poziomie trudności, znaczy Valhalla, Walkirię. Szóstą Walkirię, zostało nam tylko szósta, siódma, dwie Walkirie. I Synek 07 rozwalona po mistrzowsku. No powiem ci szczerze, dzięki wielkie, no udało się, ale no chyba po rozwinięcie postaci pomogło na siódmym poziomie. I ten talizman może, bo też, no ten talizman jest bardzo dobry, widać, że w niektórych momentach spowalniało czas. W przypadku tej Valhalli, bo tutaj mieliśmy dosłownie idealne, musieliśmy idealnie zastosować unik. Ale pięknie poszło, nie męczyliśmy. Najłatwiejsza Valkyria teraz. Ocaliliśmy kolejne. Powiem szczerze. Chociaż, jeśli naprawdę chcą umrzeć, mogłyby nam to ułatwić. Nie jestem pewny, czy mają jakiś wybór, chłopcze. Ale jak to? Ktokolwiek je odmienił, szalał z wściekłości. Skąd wiesz? Widzę. Okej. Okay. Synek z ośmiem, arena była dobra. O właśnie, arena też nie była ciasna. Dokładnie, arena była zajebista. I patrzcie, ile rzeczy się tutaj odblokowało. Wow. Mogłeś grać na dystans. O właśnie, tak samo. Ale jak zwykle tego nie próbowałem, bo mogłem tym toporem atakować. Ale tak samo, nie, atakowałem, bo miałem jakieś ataki ironiczne, które też ją sięgały. Dobra, pozbierajmy nawet, co tutaj mamy. Legendarny stal z Isgardu, to akurat mi jest dosyć dobrze znany ten asertyment. Stal z Isgardu znowu. Ciekawy jestem tych dwóch skrzyń. Doskonała stal z Isgardu, o kurcze. Już się lepiej zaczyna. Karwasze Walkirii, epicki przedmiot ręce. Pancerz prawdziwego wojownika, wykuty z metali pochodzących z Valhalli. Esencja Walkirii zapewnia równoważone statystyki. A pokaż. Kurna, ale to siła minus 40 nam jebnie.
Bo ja mam te karwasze chyba. Właśnie, te karwasze trzeba było też ulepszyć. Nie, to mam. Te rozjarzone karwasze, a tu już jest na poziom 6. Powiem szczerze. To i wie. Ale tu już ma, jest plus 9 do run i plus 4 do obrony. Vital, znaczy ta siła jest na minus 44, ale kto wie, czy jakbyśmy ulepszyli te karwasze, nie byłyby lepsze. Mogłeś teraz na dystans, dobra, nikt napisał nic. Dobra, zobaczymy zaraz. Wszystko przetestujemy, co tam jeszcze jest. Oko Lewiatana. Epicki przedmiot zaklęcie, zwiększa obrażenia zadawane przez rzuty toporem o 6%. Aha, okej. Okay. Średnie. I szalejące płomienie z Muspelheimu. Ja, to mi jest potrzebne do ulepszenia ostrzy na plus 4. Jak się nie mylę, tak mi się wydaje. Znaczy, to muszę dać Kowalowi, żeby zamienić na jakiś płomień. I ten płomień będzie potrzebny wtedy do ulepszenia tych właśnie ostrzy chaosu. Dobra, sprawdźcie jeszcze, co tutaj mamy w tych skrzyniach. Okej, wielki ornament ognia i ornament surta. To też jest bardzo ważne. Synek 07, zapisz grę. O, właśnie, ty. Dobra, jeszcze tutaj sobie... Dobry pomysł, synek, żeby zapisać grę. Ja sobie jeszcze teraz otworzę jeszcze tą skrzynię. Ostatnią już tutaj. Rozjarzony węgiel. Srebro. Dla każdego, kto pokonał Walkirię, otwiera nowy poziom wyzwań. Mówiłem to. Wróciły chyba wszystkie miecze. O, możemy się dzisiaj jeszcze zabawić w wyzwania. Ale jak mówię, jak mówił synek, nie ja, zapiszmy sobie grę. Okej. Okay. Pójdźmy do Kowala może... Nie, do Kowala, sprawdźmy te całe rzeczy, które zdobyliśmy. Choćby nawet te rękojeści całe. Tak, gdzie jest tutaj brama szybkiej podróży? Czy ona w ogóle jest? Ona była tutaj. Mi się wydaje, teraz jej nie ma. What the fuck? Okej. Okay. A ja się mogę gdzieś jakoś tutaj wrócić? W ogóle dawaj mi tego, tą wiewiórkę. Zmienimy sobie przywołanie runiczne, bo ja już nie mam całego paska furii. Okej. Okay. Ratatos! Nie wiesz, że cudzy czas się szanuje? No dajesz, 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 bo nie ma czasu. Ach, oferma. Dzięki. Dobra, by... A nie, jest brama też tutaj szybkiej podróży. Dobra, zanim... podejdziemy do tego miecza, to wycofajmy się. Zdecydowanie się wycofajmy. Sprawdźmy, czy będziemy mogli coś u Kowala ulepszyć. Choć myślę, że nie, bo nie mam srebra. Ale poza srebrem chciałbym zobaczyć, czy coś będzie do ulepszenia. Także sklep Broka. Ja jeszcze zastanawiam właśnie, bo mi się wydaje, że ja mogę ulepszyć ostrza chaosu. Tylko, że tam trzeba zrobić podmiankę. Jak mówiłem, dać coś Kowalowi i dostaniemy jeden za to jakiś przedmiot. Właśnie do ulepszenia ostrzy chaosu. A te ostrza by się przydały. Topór już ulepszyliśmy na maksa Lewiatana. Może dlatego też nam dobrze całkiem szło w tej walce. Bo ja widziałem na nagraniach, bo ja sobie oglądałem u Serge The Player na YouTubie. On sobie pokonał wszystkie Walkirie. Słuchajcie. Nawet, nie, przed Królową to była i był w Niflheimie. Ja sobie oglądałem u niego Niflheim. Czyli tam ta arena z tą mgłą. I patrzę, on nawet nie wymieniał tego lodowego coś tam, jakoś płomienia. Bo tam zdobywacie w tej Niflheimie to wzmocnienie i możecie sobie wymienić właśnie u Kowala na ostatni jakiś tam płomień mrozu czy coś tam i wtedy ulepszacie sobie Lewiatana na maksa. A goście nawet tego Lewiatana nie mają na maksa ulepszonego. Także to jest ciekawe. Dobra. Widzicie, tu jest wykrzyknik, ręce. To jest właśnie, są te całe kalwasze Walkirii. Oczywiście nie mamy srebra. Ale to by mogło być naprawdę dobre do run i do obrony. Kurwa, no srebra jak nie było, tak nie ma, nie? Teoretycznie można tutaj posprzedawać jakieś rękojeści. Ale najpierw chciałbym sobie sprawdzić właśnie te ostrza chaosu. Kup. To było chyba zasoby. Płomień chaosu, dokładnie. Mamy to szalejące płomienie z Muspelheimu. I jak to kup... jak... I tutaj jest kub, ale to tak naprawdę powinno być wymień. I wymienimy w tym samym czasie ten szalejące płomienie na płomień chaosu. A płomień chaosu jest potrzebny do lepszenia ostrzy. Także zróbmy to. Okej. Okay. I tym samym, jak mamy ulepsz ostrza chaosu,
i możemy tym samym ulepszyć sobie na plus 5. Zwiększa wartość i runy plus 15, ładnie. I nam zwiększy się poziom postaci wtedy. Wróć z nimi szybko, mam plan. Okej! I Marek zdobyto trofeum, po co tym walczysz? Mamy ulepszenie teraz na maksa ostrze chaosu. Nice. Bardzo mi się to podoba. Nawet nie musiałem nic srebra ten wykorzystywać. Znaczy nie tracić w ogóle srebra. I tak, ja bym sobie chciał może coś posprzedawać. Ale nawet nie mam co. No też nie, to mi się nie przydadzą te ekwipunki. A nie, ja kupiłem to. O Jezus. Ja pierdolę. Ja myślałem, że to sprzedaję, a to kupiłem. Jeszcze żebym się zestał z tego. O Jezus. Weź sprzedaj to. Co to było? O, tu gdzieś chyba tutaj było. Dobra. Dobra oferta. Bo sprzedajemy to wszystko. Tak mi się to nie przyda. Okej. Okay. Dobra, to też można sprzedać. Kolejne wzmocnienie. 6000, dobra. Czemu nie? Już mamy 20 tysięcy. Oczywiście informacja, że możemy to wszystko sobie odkupić. No, żeby mi poznikały te wykrzykniki. Co jeszcze mogę sprzedać? Tu jeszcze możemy podziałać trochę. Bardzo dobra okazja. Sprzedaj. A to też sprzedaj. I to też możemy sprzedać, bo to też nam się nie przyda. Dobra, ile mi jest potrzebne za to, żeby ulepszyć te... to jest informacja znowu, że to możemy sobie odkupić. To całe ekwipunek z Valkyrii. Gdzie to było? A w ogóle, jeżeli chodzi o ulepszenia... Jak to wygląda? Oczywiście tutaj jest srebra i tkaniny mgły nam brakuje. Epoletnym ziem i Valdiego. Kurwa, ale to by było też dobre. Ale ja to noszę akurat teraz. Że szansa na skanie. Ale nie wiem, czy czasami byśmy sobie tego nie wytworzyli. Znaczy nie ulepszyli. Że to tkanina mgły, to i tak trzeba będzie tamto iść na Nimbheim. Tam się pobawić, a też na razie nie ma na to czasu. Tutaj nic nie zrobimy w takim kwestii. Tutaj co by było potrzebne? Ornament Surta, to też... Ten ornament Surta będzie nam, będziemy farmić na wyzwaniach Muspelheimu. To też sobie na razie daruję. No i jeszcze są... Bo to są te rozjarzone. No i jeszcze są tutaj te karwasze Valkyrii. Kurwa, tylko że tu jest potrzebna doskonała stal z Asgardu. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Żeby inwestować w nie. Można by było teoretycznie. Tak czy siak i tak na razie nie mamy srebra. No może doszedłbym do tego, ale... Dobra, na razie pieprzmy to. Sprawdźmy się na żywo. Szczęścia życzę. W tych wyzwaniach Muspelheimu chyba. No bo tak to jeszcze poczekaj chwilę, Brock. Chodźcie, zapraszam. No to koniec. Bo tak to jeżeli chodzi o stworzenie, to nic nie mam ciekawego. No ulepszyć też nic już nie mogę. Nie mam... Może kasę mam, ale... Trzeba te talizmany, ale... Na razie to spowolnienie czasu mi naprawdę... No te talizmany można było ulepszyć. Wymowuje zwolnienie czasu, na przykład to spowolnienie. Ale nie, jak mówię, nie mam srebra, to jest cholernie drogie. Dobra. A walcie się z Knerii. Dobra, mnie ciekawią te wyzwania. Muspelheimu oczywiście. Z chęcią bym się ich podjął. Zwłaszcza, że no, liczę na jakieś zebranie chociaż jakiejś ilości srebra. Czy tam tych... Bo jeszcze jest tak, jeszcze u Kowala możemy wytworzyć ataki runiczne. A! Umiejętności ostrze, zapomniałem. Oblokowało nam się. Już nasze ostatnie, słuchajcie, umiejętności ostrze nam się odblokowały. Zwiększa liczbę uderzeń strzału chaosu. Świetnie, wykupujmy to, bo mamy praktycznie 111 tysięcy punktów doświadczenia. Także na spokojnie nas starczy nam na te wzmocnienie jeszcze ile nam zostanie. Także po kolei sobie odblokowujemy wszystko. Okej. Okay. Kolejny, chaotyczna seria. Zmień postawę, zatrzymując się na chwilę po dowolnym ataku ostrze chaosu. Gdy przyjmujesz nową postawę, wciśnij R2, aby wykonać potrójny atak z doskoku. Okej. Okay. Pięknie. I tutaj już jest ostatni z walki na dystans. Ostatnia umiejętność. Wciśnij R2 po chaotycznej serii.
aby wykonać potężnie sięgnięcie, umieszczając na każdym trafionym wrogu tykającą bombę, która zadaje dodatkowe obrażenia od ognia. Czyli jeden atak, czekamy na pozycję i R2, R2. No fajnie to brzmi. Wytwórzmy to sobie. Okej. Okay. Tutaj mamy trwale zwiększa siłę o 10%. O matku, o panie! No to ja bierę to, moje ulubione. I cyk! Aż muszę zobaczyć, słuchajcie. Broń. I o, mam siłę 211. A nie, bo tu jest siła tych ostrzy. Chyba. Nie wiem, zaraz sobie sprawdzimy. Tu jest 50, główna siła ostrzy. I tutaj mamy siłę 216. Zobaczymy, które się zmieniło. Zobaczymy, które się zmieniło. 50 i 216. A nie, nie sprawdzimy. Nie sprawdzimy. Za to tutaj możemy sprawdzić. Esencja Ateny. Trwale zwiększa szczęście o 10. I teraz zobaczymy. Szczęście. Broń. To będą w statystykach szczęście, na pewno. Szczęście mamy 39. Także jeżeli weźmiemy tą umiejętność, 39. Okej, okay, i teraz sprawdźmy. 39 było, tam mam 49, czyli nam statystyki podnosi to dosyć konkretnie. No to mi się podoba. To mi się, powiem szczerze, naprawdę podoba. I jeszcze ostatnia umiejętność została. Trwale zwiększa runę o 10. Naprawdę świetne umiejętności. Bardzo mi się podoba. To były tak nawet z tą kombinacją, czekajcie. Raz. Aha. Dobra, rozumiem. Tak. Tak. I tak. Fajne nawet. Co tam jeszcze było w tych umiejętnościach? Tutaj była ta, czekaj, zmieni wygląd uderzenie szału. Aha. Zwiększa uderzenie szału na R1. Okej. Mina na chwilę. Ciśnienie jedna, aby wykonać serię ataku zwarciu. Okej. Zmienia postawę przytrzymania. Na chwilę podwolnego ataku. Gdy przyjmujesz nową postawę, wciśnij R1. I to R2, R2 i tam się zmieniały statystyki. Dobra. W takim razie już wszystko wiem. Ja miałem z tego skrótu skorzystać, zamiast wejść do Mustelheimu. Tam jest brama szybkiej podróży. Tutaj u Broka. Okej, okay, teoretycznie powinny nam się odpalić już te nowe wyzwania. Wejdźmy sobie na szczyt. Teoretycznie można było się udać do tego. Rady Walkirii postawić te hełmy, ale tutaj znowu wróć z jednego punktu do drugiego. Dobra, jak już jesteśmy tutaj, to spróbujmy te wyzwania. Już jesteśmy na jednej arenie, znaczy na jednej lokacji, to kończmy te lokacje, co tutaj możemy zrobić. Arena 6, a nie tak przeskakujemy z areny do areny. Nie byłbym sobą, jakbym tego nie zrobił. I co tutaj mamy? Proszę państwa. Tajemne próby Surta. Pokaż, na co cię stać. Wymagane klucze. 0 na 3. Wciśnij kółko, aby odrzucić wyzwanie. Wciśnij trójkąt, aby się rozejrzeć. Ale czemu nie ma X-a? Ja chyba wiem, o co chodzi. Musimy na sam początek areny wejść. Bo podobno Atreus po walce z Walkirią powiedział, że miecze się pojawiły. Także tu musimy pójść, to chyba na sam koniec. Albo jak zdobędziemy jakieś owe trzy klucze. Także na razie na pierwszą arenę idziemy.